Halo, 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 hej, siemano, wam wszystkim bliska, z tej strony Hades, witam z bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Pro Gamer Manager i słuchajcie, cześć, jestem tutaj w małym okienku zamknięty, tak, zaczynam powoli wprowadzać filmy z kamerką, ale dobra, zaraz wam o tym wszystkim opowiem. Słuchajcie, był update, który nam naprawdę kilka rzeczy dodaję. Możemy w końcu nazwać swojego gracza, więc nazwiemy się Hadesiak. Team name. Ciapciaki. Name Damian. I będziemy Smith. Mamy 18 lat i nie ma tu Polski. Szkoda, że tu nie ma Polski, bo Polska jest dosyć. Nie wiem, dobra we wszystkie gry, nie? Więc tak się zastanówmy, a będziemy z Wielkiej Brytanii, może po prostu nie będziemy się jakoś bawili. Było kilka zmian, które naprawdę mi podpasowały, więc znawiamy serię z tym i tak dalej. Słuchajcie, kamerka, tak, chcę powoli wprowadzać kamerkę do odcinków, żeby po prostu, chcę po prostu, tak? Możecie mi napisać, jak jest z jakością, czy się nie tnie i tak dalej. I czy jest na przykład w dobrym miejscu, czy nie jest za mała, nie jest za duża i czy mój ryj tu odpowiada. Tak. Nie, no oczywiście sobie to z tym ostatnim żartowałem. Słuchajcie, możemy tak, zmienić sobie teraz dom, tak? Możemy sobie zmienić dom. Są jakieś newsy. FOBA Champion Tier List, zobaczmy, jakiś taki byczek jest dobry, okej, okay, warto zapamiętać. W talentach dalej nic nie mamy. Profil, no to mamy support, Hadesiak, tak, Damian Smith, będziemy Smithem, research zostaje taki sam i możemy oglądać FOBę, tak, i zacznijmy może grę po prostu, spikujmy sobie tego byczka, skupmy się na teamie oczywiście, zaraz wam pokażę wielką zmianę na plus, na plus w tej grze. W ogóle tak, na razie olewamy, jaka postać jest, znaczy gramy na razie najlepszymi postaciami nie pod supporta, bo my nie gramy pod supporta i słuchajcie, mamy tutaj taktyki, jakie chcemy brać. Zagramy sobie defensywnie. Będziemy starczyć przy naszym adekery i w teamfightach będziemy protektować przednią linię albo nie, tylnią. Lepiej skupmy się na adekerym. Zostały usunięte te wybory, jak pamiętacie, wyskakiwały na okienku wybory i tak dalej. Ogólnie słuchajcie, powoli zaczynam wprowadzać znowu refinki na kanale. O, przegraliśmy. Fajnie. I w ogóle, patrzcie. Zostało wprowadzone KDA, tam KDA zostało wprowadzone, 0.12.10, no chujowo nam poszło, nie powiem, zobaczmy First Tier One Tower, tak, mid game, no przegraliśmy po prostu, ale wracając do tego, ja wiem, że nie lubicie za bardzo reflinków, ja również ich nie lubię, w ogóle czekajcie, kim on jest utility, to nie... Może jakiegoś healera, o, on był dobry. Słuchajcie, właśnie o to chodzi, że chciałbym kupić sobie lepszą kamerkę. Tylko na to trzeba mieć pieniądze, na to są refy bez potwierdzenia, tak? Jeśli chcecie, możecie zrobić, jeśli nie, to nie po prostu. Refy bez potwierdzenia to są refy, dzięki które po prostu działają tak, że... które działają tak, że po prostu nie potwierdzacie maila, możecie wpisać byle co tam. Dobra, nieważne, koniec tej reklamy. Czasami będę tak to mówił, czasami nie, zobaczymy. Nie lubię za bardzo też reflinków, ale jeśli chcę mieć właśnie kamerę jakoś nad jakością popracować, no to muszę was o to prosić. Wygraliśmy, dobra, mam 15 fanów, 8 punktów, KD9, 5, 17. Pięknie po prostu, no... Niestety nie jesteśmy najlepszym graczem, no ale jesteśmy supportem, więc co by się tu dziwić w sumie. Zagramy tak jeszcze raz. Zagramy tak sobie jeszcze raz. Tutaj właśnie wybierzemy. Ja się tutaj napiję. Tak, jeszcze oczywiście ja się uczę z tej kamerki, tak? Więc czasami nie będę w ogóle patrzył się tam, przynajmniej staram się czasami tak zerknąć. Też możecie mi, tak jak mówię, położenie kamerki, czy na przykład tak, tak, w ogóle tak, nie? Wiecie o co chodzi? Dobra, zagramy tą samą taktyką.
zagramy tą samą taktyką i zobaczymy, co się stanie. Nie ma tych wyborów, to jest bardzo, bardzo na plus moim zdaniem, bo nikt nie wiedział chyba, do czego są te wybory. Tak mi się wydaje. Przegraliśmy, ale mieliśmy 0,4,16, czyli całkiem dobrze, więc jest ok. Ogólnie światło będę jeszcze nad tym pracował, nie? Jeśli chodzi o tą kamerkę, bo tu mam okno, tu mam okno, tak? I pół twarzy mam tak oświetlone, a pół w ogóle nie będę miał, nie? Więc za to musicie mi jeszcze wybaczyć i tak dalej, ok. Możemy pooglądać sobie coś. On tym szczurem gra, więc sobie pooglądajmy to, pouczymy się może, zobaczymy, jak to pójdzie, czego się już nauczyliśmy, ciekawe czego tak naprawdę. Ogólnie słuchajcie, będę się starał powoli przedłużać wszystkie odcinki, czyli na przykład jak wstawiałem 15-minutowe, to będę do 20 chciał wydłużyć, a te 20 do 30-minutowych, bo ktoś tam słusznie napisał w sumie, że te odcinki są za krótkie. Znaczy dla mnie to jest taka opcjonalna, nie? Bo nie chcę też dawać wam długich odcinków, że na przykład możecie się wynudzić podczas nich i tak dalej, albo jeśli ktoś ma mało czasu, to po prostu wrzucam krótki odcinek, żeby na szybko można było to obejrzeć, ale potestujemy to i zdecyduję to na dniach prawdopodobnie. Albo w pierwszym tygodniu wstawiania czegoś takiego, nie? To zobaczymy po prostu. Dobra. Gramy kolejną gierkę, kolejną i czekamy aż to wyjdzie, jak to pójdzie. Wygraliśmy pięknie. 0,5,11, no jesteśmy healerem, tak, więc ciężko byłoby trochę, można przerwać to dalej, bo nie jestem pewien, chyba nie. W ogóle zasejwujmy sobie, nie wiem, czy się zasejwowało niestety, ale zobaczymy. Dawaj, save, ok, game saved, teraz tak, możemy nauczyć się roli, ok, więc to jest jakaś podstawa, do której musimy brnąć. I dalej zostajemy przy supporcie, tak jak mówiłem, ja chcę być supportem, support jest bardzo fajną postacią, no wiecie, o co mi chodzi, no. Teraz tak, no znowu, chyba że coś się tam zmieniło i teraz nie można się cofnąć niestety, dobra, trudno. I dalej się zastanawiam, jak to robić, czy napiszcie mi koniecznie mi napiszcie, czy mam to robić, że pomiędzy odcinkami sobie gram, czy też nie. Bo na przykład, czy chcecie widzieć wszystko, co robię, nie, od początku do końca, czy na przykład, a dobra, pograj sobie, wyskilluj się, pokaż nam coś nowego, to od was zależy, tak, i no, no i tyle, przegraliśmy, aj. First enemy team, o. No okej. Okay. Wygraliśmy więcej teamfightów, ale przegraliśmy niestety. Trudno się mówi. Chcę te newsy. Okej, okay, czyli to dalej tak zostaje, tak? A jeśli bym się na przykład tier C, very low pick rate and competitive non has of mastering. Okej. Okej, najlepiej brać chyba te postacie właśnie tak z A+, tak mi się wydaje. Aha, SS nam kieruje samo. Okej, okay, dobra. Bardzo nie wiedzieć. Może zagramy sobie tą oto panienką. I zobaczymy, jak to wyjdzie. W ogóle jakbym tak ruszał, o, tak tym ramieniem, nie? To po prostu mi tak, czasami tak się ruszam, bo mi tam kości tak przestawiają się i tak dalej. Mamy zbalansowany team na full AD team. Skupmy się, o Boże, nie zobaczymy, chyba healerem gramy. Frontlane, zharasujmy trochę i... Tak, dziwne połączenie, bo się pierwsze z drugim wyklucza, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Myślę, że całkiem okej, może być. I zobaczmy. Bingo, wygrane. Wygrana, tak, mamy your team, tak, dobrze, bardzo fajnie, bardzo fajnie, że nam się udało. Zdobywamy coraz więcej punktów, możemy jeszcze sobie po prostu spikować, na przykład tym zagrajmy, jakoś tak, nie wiem, zagrajmy nim tak agresywnie, zobaczymy jak nam pójdzie, bo jestem całkiem ciekawy, jak to wyjdzie, chociaż nie powinniśmy grać jakimś AD supportem AD supportem, że wiecie. Okej, okay, zróbmy tak. To nie wiem, jak to wyjdzie w sumie. Zobaczymy. Myśleliśmy, gdybyśmy to wygrali, nie? Takim randomowym. No.
wiecie, o co mi chodzi. 3.10.14, czyli nie zostajemy jednak przy healerach, idziemy spać. Przede wszystkim kolejny dzień fanów 64 już mam, więc jest całkiem fajnie. O, dobra, w ogóle słońce mi tu świeci się ten do pulpitu i trochę mi to boli. Co tu mamy? Big new about the comic, the market is upcoming rare. Okej, okay, Esport League, Transfer Central. Tutaj się nic nie zmieniło. Ciekawe, czy tu się może coś zmienić. To mnie zastanawia, nie? Dobra, teraz tak, lecimy dalej. My się tym poznajmy, jakieś limity naszego czempiona. Zobaczymy, jak to pójdzie. Boże, tak chcę poprawiać tą kamerkę jakoś tak mniej więcej. Ja wiem, że tu po tej stronie praktycznie nic nie ma, ale dlatego, że mi ciężko jest też tą kamerkę ustawić. I to dlatego. Bronimy, chociaż nie powinniśmy, bo to wtedy nas przestawia na pozycję przednią, więc nie powinniśmy. Powinniśmy być z tyłu i skupić się na tylnej linii. Tak się wydaje. No dobra, zobaczymy, jak to wyjdzie. Wygraliśmy 24 asysty, całkiem fajnie. No nasz team, no po prostu mistrzostwo, no inaczej tego nie powiem. Mistrzostwo, po prostu zniszczyliśmy ich i tak dalej. Master Champion, o, możemy zmasterować czempiona, dzięki czemu już nam to pomoże, ponieważ będziemy wbijali jakiegoś skilla na nim. Przynajmniej tak to kiedyś działało. Nauczmy się tego. Woda w butelce mi się skończyła, kurde. Liczę na to, że damy radę. Dobra, to jest tak. Profile. Tak, best champion. Okej. Okej, możemy. O, config. Okej, to jest tak. Dobra, skupmy się na limitach naszej postaci, żeby jak najlepiej ją wymasterować. Jak najlepiej móc pomagać teamowi jakimś tam szczurkiem, jaszczurką, nie wiem, wężą, żabą zagramy. Czemu nie? To jest tak. Właśnie o to chodzi, nie? Ale nie, wróć. Znaczy, czy my wtedy jesteśmy z przodu? Chociaż powinniśmy chyba przodu, bo przód... Znaczy, ciężko jest to powiedzieć, bo teamfightach jak na przykład w LoLu, to po prostu, no, fokusowało się AD Carry, AP Carry, no nie? Które się niby trzymały z tyłu, ale nie. Piękne staty, naprawdę, bardzo fajnie. Ja w ogóle też staram się nie zachować jakoś głośno, ponieważ za ścianą u mnie śpi o mój ojciec, więc też tak się staram nie drzeć, więc musicie mi za to wybaczyć. Teraz tak, zobaczymy jak będzie. Hadesiak, no podoba mi się to, że już to w końcu wprowadzili. Tak, będziemy tak samo, tą samą taktyką zagramy, myślę, będzie całkiem spoko. Oczywiście wam przypominam o łapka w górę, komentarzach, bo bardzo, bardzo mile widziane są, jeśli właśnie przegraliśmy. I to tak wciul. Bardzo fajne jest to, jak właśnie lajkujecie, komentujecie przede wszystkim, bo mi najbardziej na komentarzach jednak zależy, bo jednak lubię sobie poczytać, tak? A jak ich nie ma, to wtedy jest takie... Nikt mnie nie lubi, nie wiem dlaczego, tak? Widzowie mnie nie szanują. Newfoba, patrz. Okej, jak rozumiem, nowe czempiony zostały wprowadzone, czy tak, czy wydaje mi się? Okej, w ogóle tego wam nie pokazałem, nie? Mamy World Ranking, nie? Czy jest 5000, właśnie sobie napiszę. Zapiszę sobie tą liczbę i zobaczymy, jak to będzie po na przykład tej grze, czy spadniemy, czy wzrośniemy, nie? Teraz tak, tak się skupimy. Szkoda, że tego nie da się jakoś przyspieszyć. Nakao, nią, mliko, mana. Mana, nie masz many, haha. Full AD team. Może być ciekawie, może być ciężko. Skupmy się teraz na tylnej linii, czemu nie? Długopisem sobie tu teraz polatam. Nie, oczywiście nie, dobra. Jak to jest? Ja mam nadzieję, że dźwięk nie jest za... Patrzcie, po prostu team... No... Best player, ja dziękuję. Dziękuję, no nie ma lepszych graczy ode mnie. I teraz patrzcie, zobaczymy kariera. I było 87 i teraz jesteśmy dużo, ej, bo byliśmy 35187 miejscu. Nie wiem, jak to odmienić w sumie, jakim jestem Gauganem. Ale trochę podskoczyliśmy, więc jest bardzo, bardzo fajnie. Teraz tak, no dalej masterujemy tę postać. Przede wszystkim skupmy się na kicie teraz.
Naszym przeciwnikiem jest jakiś, nie wiem, jak to nazwać. Okuda jest supportem, full AD team, czyli będzie to samo. Prawdopodobnie będzie to samo, że wygramy mecz, chociaż nie wiadomo, bo tutaj jest taki, jak. Nie wiem, to jest rachunek prawdopodobieństwa, czy wygramy, czy nie, tak naprawdę. Zobaczymy i. Tyle zrobiliśmy, nic nie zrobiliśmy. Możemy coś ten. Możemy nauczyć się jakichś tych specjalizacji. O, to jest bardzo fajna opcja. To jest bardzo fajna. To były te książki, tak? Dokładnie tak. The Major, nie. Bater. Protector i. Batera weźmiemy. O, to jest dobra opcja. Ciekawe, czy jeśli nauczyłeś się wszystkich, to wszystkie tak działają na moją korzyść. W ogóle odłożę ten długopis już. I możemy zagrać sobie jeszcze jedną fobę. Czemu nie? Skupmy się właśnie teraz na teamie, tak i tak dalej. I zobaczymy, czy uda nam się wygrać tak naprawdę. Widzę, że jest 15 minuta odcinka. Oczywiście, o, jeśli dotrwaliście do tego momentu, ludziska, napiszcie mi w komentarze żabo, szczuro, wąż. Tak, bo gramy tą postacią, więc jeszcze sprawdzić, ile osób z was ogląda to do końca. Znaczy wiem, że około 30% osób ogląda te filmy do końca, więc naprawdę się cieszę, że chociaż jest ta jedna, powiedzmy trzecia tego. Dostaliśmy taki no mały wpierdol, no inaczej tego nie powiem. Oczywiście ogólnie ludziska, słuchajcie, zachęcam was do oglądania też innych serii na kanale. Ostatnio Garry's Mod został rzucany, ostatnio coś tam ze Sprim, ja nie pamiętam jak to się nazywa, z Bladim i... ale Bladim na pewno z Admirosem i z Maxem. Team X is favorites again. Okej. Tutaj powoli sobie skakujemy. Teraz tak. Grać czy nie? Jak tam profile? Jakoś powoli masterujemy tę postać. Tak, powoli masterujemy sobie tę postać. Może dzisiaj skupimy się na przykład na oglądaniu, chociaż nie, obejrzmy jeden mecz, czy tam kilka meczy i zobaczymy jak to nam wyjdzie. Znaczy, czy w ogóle czegoś się nauczymy tak naprawdę, kurde, ale nie zapamiętałem tamtych statystyk też trochę, więc będzie ciężko. Watch foba, nie, profile. Kompletnie nie zwróciłem uwagi, czy coś nam to dało. Foba news. Dobra, tu się nic nie zmieniło. Ja jeszcze sprawdzę, czy za głośno sobie nie gadam. Teraz tak, musimy sfokusować się na itemach tym razem. Musimy wymawać w jakimś stopniu te postacie. Nawet jeśli będziemy przegrywali, to jednak to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Wiem, że nie powinienem skupiać się na jednej postaci tylko, ale na razie to jest bardzo dobra postać. Przynajmniej tak mi się wydaje, że jest dobrą postacią. Więc chciałbym ją jakoś wymasterować w miarę później kolejną i tak dalej. I przede wszystkim streamem mamy się powoli zajmować. Pierwszego taweramy straciliśmy, no my zniszczyliśmy trzeciego na szczęście i zdobyliśmy dodatkowe mobki, które są tutaj, więc jest okej. Mamy 150 fanów prawie. Lecimy dalej, teraz tak, limity, znów limity czempionów. Myślę, że tak dniowo trzy takie mecze, że po każdym z rodzaju tych to będzie jakaś dobra opcja. To być jakaś dobra opcja, full AD team. No ja nie wiem, czy healer byłby AD teamem. Tak się właśnie, ej, przepraszam was, stuknąłem z mikrofonu. Tak, muszę się przyzwyczaić do jeszcze tej kamerki, bo no, bo przegraliśmy. 40-16, no byliśmy tak na dobrą sprawę, no. No na dobrej drodze do zwycięstwa, no nie powiem tego, nie? Mówię, za nie powinny być jeszcze staty teamu, o, to byłoby fajne, nie? Czekam na to, aż będą tu staty teamu. Myślę, że zostanie to doprowadzone w końcu. Zostanie w końcu wprowadzone i wtedy jakoś to urozmaici się, bo naprawdę patrzę do tej gry nie są jakieś duże. Ja na przykład nie nagrywałem tego, chociaż wiem, że patch był, ale jakoś się nawet nie skupiłem. Ja w ogóle zagrajmy może tym razem, tak. Nie wiem, może być ciekawie. Jak to się nazywa? Nie skupiłem się na tym. O, goddammit. Nie skupiłem się, zapomniałem.
Zapomniałem, o czym ja mówiłem. Naprawdę, ej, czekajcie, bo tak... Tak, nie wiem, co ja chciałem powiedzieć. Dobra, nie wiem, nieważne. Słuchajcie, to będzie ostatni mecz, to będzie ostatni dzień w dzisiejszym odcinku. Jeszcze chcę dzisiaj wam rzucić ten odcinek. Dzisiaj się pojawił bodajże odcinek o 10:30 z tego sprzątania z Bladim Admirosem i tak dalej. Zagrajmy tak jeszcze raz, zobaczymy jak to wyjdzie. Wygraliśmy ostatnio, więc spoko. O 10:30 się pojawił, więc jeśli nie widzieliście go, zapraszam was do cofnięcia się właśnie i nadrobienie, bo... i tym, ludziska, niemiłym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Jeśli wam się podobał, łapki w górę, komentarze koniecznie, reflinki w opisie, jeśli chcecie, nie wiem, pomóc mi cokolwiek, żeby była ta nowa kamerka i tak dalej. Dzięki, ludziska, za oglądanie, trzymajcie się, do następnych odcinków, trzymajcie się i to zostawiamy na kolejny odcinek, cześć!